24 października, niedziela, to już 30 niedziela zwykła z Ewangelii świętego Marka. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To wołanie człowieka, który już nigdzie nie znalazł ratunku, gdzie ostatnia nadzieja jest w Jezusie. Jezusie, ulituj się nade mną, nad moją chorobą, nad moją słabością, nad moimi lękami, nad tym, jak często właśnie gdzieś tam nie potrafię sobie w tym życiu poradzić. Ulituj się nade mną. Jezus natychmiast go uzdrowił, ale ten, zanim go uzdrowił, pozwolił mu przyjść do siebie. Przyjdź, zawołajcie mi go. Niewidomy zostawił wszystko. Zostawił swój płaszcz. Do tego niewidomego ten płaszcz był wszystkim. Był schronieniem, był miejscem, na którym pewnie jadł posiłek, na którym żebrał, na którym siedział, okryciem, ciepłem. On ten płaszcz zostawił. Bo jego ostatnią nadzieją, jego ostatnią siłą było spotkanie z Chrystusem. Zobaczmy, ile razy my też w naszym życiu potrafimy tak krzyczeć. Ulituj się, Panie Jezu, ulituj się nade mną, pomóż mi. Przychodzimy nieraz w naszych modlitwach, wołamy, Panie Jezu, uzdrów, uratuj, pomóż mi w tych moich przeciwnościach, w tym moim życiu. My w Nim szukamy, tak, to jest nasza ostatnia, możemy powiedzieć, deska ratunku, ale często nie potrafimy zostawić tego bagażu doświadczeń, który mamy za sobą. Tak jak ten niewidomy właśnie zostawił ten płaszcz, on już nigdy po niego nie wrócił. Nie potrafimy zostawić to, co gdzieś tam było naszą taką codziennością i pójść się oddać tak w 100% Jezusowi. Bo jeśli się oddamy całkowicie Jezusowi, to On nas uleczy, On nas uzdrowi. To On da nam siłę. Tylko potrzeba nam właśnie takiej odwagi wiary. Zostawić całe doświadczenie swojego życia tam z tyłu za sobą. I przyjść do Jezusa. Jeśli chcesz, żeby dokonał się w tobie cud, jeśli chcesz, żeby dokonała się w tobie przemiana, zostaw starego człowieka z jego uczynkami, z myślami, z tym wszystkim, a przyjdź, pozwól dotknąć się Jezusowi. Pozwól, aby On swoimi dłońmi, swoim sercem dotknął twojego serca, ciebie, bo On cię kocha. Bądź Cię miłuje. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną na tę piękną niedzielę. Serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, odpoczywajcie, nabierajcie siły i pamiętajcie, przychodząc do Jezusa, mam być tylko ja i On. To ma być moja relacja, tylko moja. Kogoś, kogo kocham, kogoś, kto jest dla mnie najważniejszy. Szczęść Boże. Pozdrawiam.